To jest Rapdycja. Zapraszają Piotr Stokłosa oraz Konrad Gaderek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnały. Wywiad Rapdycji. No i jest z nami już nasz gość, ninja z okolicznego elementu, witam. Siewka, jo, tutaj ninja w imieniu okolicznego elementu, pozdrawiam wszystkich. Tak, dzisiaj przyszedł tylko do nas jeden MC z okolicznego, ale mamy nadzieję, że dowiemy się czegoś na temat waszej nowej płyty, ale nie chodzi mi tu o jakieś ważne informacje, bo rozumiem, że trzymacie trochę do premiery, tak? Coś tam, wiesz, możemy zawsze zdradzić, ale ogólnie trzeba poczekać, żeby to, wiesz, miało ręce i nogi wszystko. Nie? No dobra, a na przykład goście, nie chodzi mi o wszystkich, ale czy będą jakieś młode koty, o, tak bym mógł to ująć? Młode koty. W sumie już nikt nie jest młody z nas. Powiem ci, na pewno będą goście, których jeszcze nie słyszeliśmy. Nikt nie słyszał z was, nas razem w jakimś joincie. Będą inni goście niż na tej pierwszej płycie i się powtórzy trochę, więc już coś tam drugie, znaczy się, coś już można z tego wywnioskować, prawda? Więc są nowe jakieś tutaj, nowe zasilenie w okolicznym elemencie, inni goście. Myślę, że to będzie ciekawe. Ci inni goście specjalnie, tak żeby była jakaś różnica między poprzednimi płytami, czy po prostu tak wyszło? Znaczy, to nie są ludzie, których my nie znamy, co nie? To już kiedyś powtarzaliśmy, że nagrywamy bardziej z ludźmi, o których coś wiemy, mieliśmy okazję gdzieś pogadać. I niektórzy już na przykład kiedyś mieli nagrać, ale nie wyszło. Innych też poznaliśmy faktycznie po schodach donikąd bardziej, prawda? Więc na przykład teraz to mogę na przykład zdradzić przed płytą, w ogóle to jest inna akcja. Wychodzi winyl producenta Metro i tam się pojawi okoliczny element razem z Mesem w kawałku Lubię się wykpić, prawda? Więc często całkiem nietypowe jak połączenie, prawda? A czy to będzie single promujący tą płytę producencką? Nie, wiesz, to jest inny album, tak? To jest inny album, tak. Nie, tylko... ja rozumiem, no. Że to płyta producencka, tak? To nie będzie Metra, single, ale... tylko będzie jeden z kawałków. To będzie chyba 12-calowy winyl, prawda? I tam jest wielu wykonawców, takich jak, nie wiem, Tetris, właśnie Fish, Mes, prawda? My i tak dalej. Jak w ogóle doszło do współpracy właśnie z Metrem, jako producentem i też z Mesem, no bo na jednym kawałku się przecież pojawicie. Znaczy, to koncepcja była Metra, żebyśmy razem nagrali, nikt nie miał nic naprzeciwko, poznaliśmy się i z Mesem nieraz, a Metro już dawniej nawiązało współpracę z Dinalem, znają się z Maydayem, z Urbkiem, Vanks z Bankejem. No właśnie, Vanks nawijał, no Mayday też tam brał udział w tych nagrywkach, tam robił katy kiedyś z Urbkiem i tak dalej. No i znamy się i jeszcze na przykład na płycie Jareckiego i Berka Mucha nie siada jest kawałek na bicie właśnie Metro. Takie czasy, który był singlem płyty, więc nie po raz pierwszy się spotykamy. No i wyszedł z inicjatywą. Winyl to wiadomo korzenny symbol hip-hopu. Ja jestem zajrany, że będę miał na czarnej płycie wokal i Mayday też będzie miał kolejny winyl w dorobku. A myśleliście, żeby na przykład wypuścić Kosze Zerwane również na winylu? Wiesz, ja bym wszystko wypuszczał na winylu, ale no, to nie jest tak hop-siu, prawda, zawsze. Mam nadzieję, że nawet schody bym chętnie zaczął kiedyś na winylu, prawda? A chodzi o to, że te winyle tak nie schodzą? Że to bardziej taki ekskluzyw? Czy... Dla DJ-ów tylko, czy też wiesz, dla ludzi, co, już jest łatwiej tam niż kiedyś. Kiedyś po prostu wytłoczenie winyla to nie jest nagranie CD, prawda? Demówki chłopaki nagrywali w domu na nagrywarkach, prawda? Nagrać coś, rzucić w internet, to nie jest dużo trudu. Klikasz Enter i kawałek jest w sieci, prawda? A wytłoczyć winyl to już trzeba jednak, no to jest bardziej skomplikowana opcja. I na przykład kiedyś było ciężko, wszyscy do Czech jeździli. Teraz już coraz więcej tłoczni powstało w Polsce, gdzieś tam w Warszawie i ceny też dzięki temu spadły, prawda? Kiedyś zrobienie winyla w Polsce było na przykład drogie. Jak chciałeś sobie sam na przykład wypalić jedną płytę, to na przykład musiałeś zapłacić 90 zł za to, prawda? Więc jakbyś tak przeliczyć to trochę dużo, prawda? A teraz to już staniało i coraz więcej wychodzi winyli, prawda? No nie okay. Wszyscy też mają takie coś, bo to jest jednak właśnie ta opcja, że DJ może puścić to po prostu z gramofonu, nie przez serato, no i wiadomo, o co chodzi, prawda?
Ostatnio występowaliście na koncercie tak hip-hopowym z okazji Dni Opola, koncert organizowany przez NCPP. Tak, tak jest. NRD. To był wasz taki pierwszy raz, jeżeli chodzi o koncerty w amfiteatrze, czy dla jakiejś tam większej publiki? Znaczy, powiem ci, dla publiki większej mieliśmy okazję wystąpić gdzieś tam na Piastonaliach, razem z Lilu. Bardziej graliśmy zawsze koncerty klubowe na hip-hop campie, tylko że to bardziej mieliśmy taki nielegalny koncert, a w amfiteatrze myślę, że wielu raperów pierwszy raz tak naprawdę występowało, bo niestety miasto jednak trochę jest cały czas przerażone tego rapu, ma jakiś zły obraz tego wszystkiego i to i tak dawno takiej imprezy nie było, prawda? Bardziej te nasze organizacje, jakieś imprez, które my robimy to sami, bez pomocy gdzieś tam urzędników, prawda? A tutaj się otworzyli w końcu, no i jak najwięcej takich inicjatyw, prawda? Szkoda, że jako okoliczny zagraliśmy mega wcześniej, świeciło słońce, jednak po zmroku jest lepszy. No ale ludzi trochę było. Ludzi trochę było i też warto jest zagrać dla, wiesz, tak zróżnicowanej grupy społecznej, gdzie byli ludzie w przedziale wiekowym od, nie wiem, tam 15 do 70 lat, więc to też jest ciekawe, że możesz nagle powiedzieć im na głos, co o tym wszystkim myślisz. Ale to chyba dobrze właśnie, że miasto też zadbało o lokalnych artystów, bo tutaj też mocne wersje pojawiły się na scenie. Mocne wersje, biły człowieku. Niestety wtedy byłem na backstage'u i przygotowywałem się do występu. No bardzo dobrze. W końcu Dni Opola, nie? A twoim zdaniem w ogóle jak wygląda tutaj promocja lokalnych artystów? Mogłaby być nieco lepsza jakieś? Wiesz, jak dla mnie mogłaby być, bo tak naprawdę czemu, jeżeli jest jakiś ośrodek, nazywa się Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, to powinni pomagać tutaj artystom, gdyż no tam pracują ludzie, płacimy wszyscy podatki, to czemu też czasem nie, wiesz, nie pomóc, jeżeli my tak naprawdę promujemy to miasto taki, a nie jak inny sposób, ale promujemy, prawda, muzyką i chęcią robienia jakiejś sztuki, prawda, szeroko rozumianej. A czy ten strach przed hip-hopem miasta, czy to jest taka kwestia ogólna we wszystkich polskich miastach, czy chodzi tylko o Opole? Jak no właśnie nie do końca. W innych miastach no, można zauważyć, że na przykład w Łodzi wielkie robią imprezy, w Warszawie są darmowe imprezy Warsaw Challenge, jakieś areny, gdzieś tam są festiwale hip-hopowe gdzieś tam nad morzem. No wiadomo, są w ogóle duże festiwale w Polsce, gdzie nawet na jakichś Heinekenach, Coke Festival, tam już często headlinerami są artyści rapowi, prawda? To nie jest jakaś muzyka, nie wiem, gorsza przecież tak naprawdę, nie? Więc u nas to jednak trochę jeszcze kuleje cały czas, jak dla mnie, prawda? Ale nie przychodzi tylko właśnie... też nie jesteśmy, wiesz, Warszawą, Wrocławem, czy jakimś tam wielkim miastem. Też trzeba patrzeć zawsze z tej strony, a jednak województwem, prawda? A czy to nie przychodzi teraz trochę taka moda, żeby wpuszczać raperów gdzieś na te koncerty właśnie? Bo ja też zauważyłem, że coraz więcej wykonawców muzyki rap rzeczywiście pojawia się na tych koncertach. Nie jestem otwarty mega na muzykę, ale jakimś tam, nie wiem, super jakimś disco artystą nie do końca żebym chciał grać, prawda? Ale z jakimś tak naprawdę na poziomie, nie wiem, soulowym wykonawcą, nawet niech to będzie metal, cokolwiek, prawda? Rock, to czemu nie, prawda? Niech ludzie właśnie się otworzą, niech fani innej muzyki może nagle się poczują, że hip-hop to też jest coś spoko, co nie? Że o, to fajnie grają na żywo, po cało się przyjść, co nie? No właśnie, bo ten strach chyba też jest przede wszystkim oparty na takich stereotypach trochę. No dokładnie, o to chodzi. Były festiwale hip-hopu wolę wcześniej, no i nie wiem, czy były tutaj jakieś... Wiesz, na przykład teraz gramy w piątek koncert, chciałem właśnie wszystkich zaprosić w Centrum Fabryczna we Wrocławiu, niedaleko całkiem. No i klimat będzie nam bliższy, bo nie będzie, wiesz, huchania na bramce i dorośli ludzie nie mogą wejść po piwie na koncert. Będzie w ogóle można, w cenie biletu możesz przynieść swój, że tak powiem, alkohol i jedzenie, jest w ogóle zrobiony dżem, jakieś bitwy i to jest, wolę Opole, ale bliżej sercu mi jest też coś takiego, żeby gdzieś te granice nie były, wiesz, jedną ani w drugą stronę przesadzone, bo jak jeżdżę do innych miast, czy tam państw, to już w ogóle browar jest po prostu na przykład normalną rzeczą sprzedawaną na koncertach. No tak, ale to nawet jest... w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki kiedyś było okienko, też sprzedawali piwo w trakcie koncertu, no kurczę. Do tej pory tak jest. Do tej pory tak jest. No. Ale z jedzeniem jest chyba w ogóle, z wnoszeniem jedzenia i picia na większość takich tych oficjalnych koncertów jest ciężko chyba. No chodzi tak, o to, tak, że... ale wiesz, ale nikt nie ma, że 30-paroletni koleś chce iść na koncert i mu pomówią, że po jednym piwie, wiesz, nie może wejść, prawda? No tak, że i trzeba wejść. No. Ja naprawdę podoba mi się, cieszę się, że w ogóle można grać, bo to było fajne nagłośnienie, wszystko spoko, ale no tak jak mówię, nie można, rozumiem, nie wpuszczać super pijanych ludzi zataczających się, albo żeby dzieci piły,
ale czemu nie, ale nie aż tak za drastycznie to przestrzegać. Było trochę zbyt restrykcyjnie, tak? Tak, bo tam gdzieś chłopaki z mojego sektora musieli oglądać za płotem koncert, to trochę mi było smutno, prawda, że tak powiem. Ale nic, nie mam okulara, na szczęście nie widziałem tego wszystkiego. A jest, dokładnie. Jest szansa na to, żeby w amfiteatrze jeszcze takie imprezy się odbywały? Czy wy rozmawialiście z organizatorami na przykład tak, już patrząc przyszłościowo? Czy w przyszłym roku wiesz, też taka impreza hip-hopowa? Ja nie mówię o takiej dużej imprezie. Ja jak rozmawiam w swoim imieniu, to też nie mogę na przykład powiedzieć, że o, no ja zrobię kogoś tam. Nie jestem organizatorem imprez, nie mam funduszy na takie rzeczy. Ja mogę jak mówić jako okoliczny element. I oczywiście chciałem na nim za współpracę. Mówię w ogóle nawet taką za sceną, żebyśmy mogli grać koncerty częściej, bo po prostu jest lepsze nagłośnienie. Ja lubię klimat podwórkowy jak najbardziej, w różnych sprunach się grało, ale to chodzi, żeby był dźwięk, żeby te koncerty brzmiały, prawda? Zawsze lepiej, łatwiej i więcej się wynosi z takiego występu. A czy to nie, rozumiem, że to jest jakiś zalążek, tak? Współpracy tutaj z opolskim MC. Znaczy wiesz, no, nie, mój na pewno, prawda? Ja się gdzieś tam uderzałem, ale bardziej pretekst ze swojej strony i tam, nie wiem, inne opcje, a tu tak z nimi nigdy, bo było ciężko, prawda? Po prostu były duże stawki, które znałem i też nie miałem o czym po prostu z nimi gadać, że tak powiem brzydko. Ale dobrze, mi się wydaje, to są młodzi ludzie, ale siedzą tam, pracują. Niech wiesz, niech działają, mam wierzę w nich. Widzą też. No sami słuchają rapu, to też nie o to chodzi, no kurczę, rapu słucha, wiesz, nawet moja mama. To pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Wspominałeś o tym, że gracie koncert we Wrocławiu w piątek. 11 maja gracie też w Warszawie. 11 maja w Warszawie w klubie Fresh. Powracamy do Warszawy. Nie wiadomo, może już coś zagramy z tych całych koszy nieszczęsnych, a może nie. A przygotowujecie już jakieś kawałki właśnie z tych koszy na koncerty? Wiesz co, mogę ci tu powiedzieć śmiało, że na przykład ileś tam kawałków już jest po masterze, prawda? Już się szykujemy do klipów, które chcemy puścić najlepiej w maju, w czerwcu. Wiadomo, premierę na czerwiec po prostu, znaczy na czerwiec, na wiosnę zapowiedzieliśmy. Co do daty, ciężko jest mi powiedzieć. To nie chodzi o to też, żeby robić, wiesz, coś kosztem jakości, prawda? Mhm. Bo ja wolę tworzyć jakość, nie ilość, co nie? I po prostu cały czas pracujemy. Płyta się naprawdę na pewno do końca wiosny będzie skończona, ale jeszcze dochodzą do tego zawsze inne rzeczy. Tak zwana promocja. Nie warto też puścić tak o tego. To już nie jest nielegal, który rzuciliśmy z dnia na dzień w internet, tylko... Nie będzie znienacka, tak? Nie. Mamy spokojnie, na pewno jakiś singiel się pojawi w czerwcu. Planujemy od razu z klipem go zrobić, prawda? Też co do... teledysków, to podejmiemy współpracę z nowymi grupami filmowymi, żeby trochę też coś zmienić, spróbować czegoś innego, prawda? Bo nie można też, trzeba się rozwijać, prawda? A też mamy teraz trochę łatwiej, trochę więcej ludzi nas zna, trochę więcej ludzi chce wejść w współpracę i trochę poważniejszych firm, bo na przykład Tomek z Diamante trochę się źle zachował w Toruniu i na przykład współpraca z nim jest zakończona, prawda? Chłopaki tu go zapraszają do Opola. No, a będzie dobrze. Trzeba czekać. My cały czas pracujemy, ale może się to zawsze przedłużyć trochę. No właśnie, wracając jeszcze do tego koncertu w Toruniu, który mieliście grać, ale ostatecznie do niego nie doszło. Mógłbyś przybliżyć tą sytuację, jak to wyglądało? Wiesz, trochę szkoda gadać, bo tu musiałbym użyć brzydkich słów, prawda? Jesteśmy jednak w studenckim radiu i tak staram się nie przeklinać, więc spoko, co nie? Po prostu źle się bardzo zachował, ale jestem na szczęście miłym ninjom, tylko na obrazkach mam złe oczy, więc jakoś tam próbuję, wiesz, wyluzować. No ale szkoda tak naprawdę fanów. Byli ludzie z transparentami, nie było ich dużo, ale też przesadzę tam pisząc, że ich było jakoś tam garstka, bo tak naprawdę jak staliśmy gdzieś tam przed koncertem, to ich ludzi była masa, prawda? I przyszli na nas, nie było ich pod sceną, bo po prostu kręcili się, brzydko mówiąc, gdzieś tam koło nas, prawda? Więc szkoda i szkoda mi fanów. Ponoć miał zwrócić bilety tym ludziom, co przyszli na nas. Mam nadzieję, że tyle dobrego, prawda? No widzicie, powiem wam, że taki to biznes, trochę tak, jednak cały czas... Często takie sytuacje się zdarzają właśnie? Ja bym chciał, żeby jak najmniej, prawda, było takich sytuacji, ale to jednak no, nie jest łatwo, nie jest łatwo. No, Polska jest cały czas jakimś takim krajem, wiesz, kurczę, niepłacenia, wyrolowania i gdzieś tam łapówek i tak dalej. Gdzieś to w nas cały czas chyba siedzi, prawda? A organizatorzy mają coś takiego, że... Tylko szkoda, jak taki organizator oficjalny, prawda? Gdzieś tam, nie wiem, umowy nie było, się okazało na końcu, prawda? Bo wierzyliśmy, że to nie będzie wystrzału, gdyż tam już współpracowaliśmy. To poszło na umowę dżentelmeńską trochę, tak? No trochę tak, no i właśnie tak to się czasem kończy. No, ale nas, no, my nie też mogliśmy gorzej się tam zachować tak naprawdę. Wejść na scenę i powiedzieć, co o tym wszystkim myślimy.
ale no, woleliśmy to przemilczyć. Byliśmy na tyle źli i zmęczeni, że tam całą Polskę przejechaliśmy. Chcieli, dobrze nas przywitali tam, nam bardzo się podobało. No niestety, tak bywa. Ale tak jak mówię, jeszcze się kiedyś spotkamy i może się jakoś to wyjaśnię po swojemu wtedy, prawda? Ale rozumiem, że organizatorzy mają jakąś tam swoją liczbę, na przykład... Znaczy ja ci powiem, ja pracowałem... Widzów? I zakładają sobie, że jak przyjdzie mniej, to... To nie gramy, działa, jak się tak umawiamy. Można, wiesz, dogadywać się z ludźmi na zasadzie, na przykład ile osób i my na przykład stajemy procent z frekwencji, prawda, za bilety, bla, bla, bla. Można różnie, ale jak się dogadujemy tak, ogólnie byłem przy setek rozliczeń zespołu, pracowałem w filmie kiedyś Shortcut, sprzedawałem bilety, no to każdy normalny organizator ma przygotowaną kwotę dla artysty, no niezależnie. Tym bardziej, że często ludzie, którzy robią nasze koncerty, robią to też z pasji, prawda. Cieszą się, jak jest 100 osób nawet, i przyjdą przejępione. No dzisiaj nie udało się, no ale różne, tak jak jest audycja, jest mecz, prawda, dzisiaj. Albo nie wiem, coś tam wyjdzie słońce i ktoś oleje akurat, bo już nas widział, prawda, ale przeważnie jest ukłon, jest ręka podana, ktoś tam się cieszy, mówi, dołożyłem, ale super, zaraz wrócicie za pół roku, będzie dwa razy więcej ludzi, co nie. No ale to też organizator powinien wiedzieć, jak zaprasza jakiegoś artystę mniej więcej no, sobie tam rachować. No zrobić wywiad, że... prawda, też nie ufać tylko internetowi. No jest dużo, dużo błędów, które ja widzę, prawda, wśród ludzi i organizatorów też. Też tutaj mamy tutaj chłopaka, naszego menadżera ze Stepu. Dużo działa, ale widzisz, jak na przykład nie ma go z nami, no to trochę ciężej wtedy, prawda, to działa. Ale no, mam nadzieję, że nie będą się powtarzać takie sytuacje. Bardzo lubimy grać koncerty, zawsze chodzimy do ludzi, wiesz, takim nastawieniem, że trzeba im fajny koncert zagrać, nie robimy tego solewatorstwa żadnego, prawda? Gracie. To jest czysta zajawka i no lubię po prostu to robić, o to w tym chodzi, prawda? To mam nadzieję, że takie sytuacje nie będą się powtarzać. Może no Piotrku, tak. Znikniemy na tak, chwilę, myślę, że możemy... z muzyką. Coś okolicznego. Tak, ja już tu przygotowałem coś dobrego, tak, coś złego, czyli najbardziej znany utwór chyba okolicznego elementu i za chwilę wrócimy do dalszej części rozmowy i myślę, ja myślę że wrócimy że z konkursem. Tak. A do wygrania będzie nie tylko płyta Fabuły, tak, Made in Two, którą zapowiadaliśmy, ale będziemy mieli jeszcze niespodziankę. Tak? Tak, reedycję tej płyty. Ale popsułem niespodziankę. No, widzisz, ale w jednym momencie powiedziałeś. Dobra, to znikamy i za chwilę wracamy z wywiadem. No i wracamy, mieliście trochę okolicznego elementu na słuchawkach. Na teraz mamy czekam dla was na niespodziankę. No. A no właśnie, dżingiel nasz zapowiadający. Ja mogę przecież coś zafreestylować szybko. Ten. Dżingiel konkursowy. Dżingiel tak? Konkursowy. Łuski medal zdobył. Na podium się wdrapuje. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Konkurs Rapdycji. Yeah. Jest do wygrania płytka okolicznego elementu, Schody donikąd. Oryginalna, zafoliowana. Tak, to jest reedycja tej płyty, prawda? Reedycja, tak na dobrą sprawę. Ale już wiesz, oficjalna. Mm-hmm. Wydanie digipakowe z pięknym malunkiem grupy Beata w środku. A pytanko jeszcze muszę wymyśleć. A jeszcze chciałem zadać Monikę, bo bym zapomniał już. To ważna rzecz. Może jej się uda wygrać też. A pytanie będzie proste. Co ma wspólnego teledysk okolicznego elementu, coś dobrego, z teledyskiem potentatu? Teledyskiem potentatu. Okej. Okay. Odpowiedzi ślijcie na maila rapdycja@gmail.com. Pierwsza osoba, która poda prawidłową odpowiedź... Wygrywamy. Nie jest to łatwe i też wiesz, musi być to... A niech będzie trudne pytanie. No mamy zawsze nadzieję. Trudne. Zawsze mamy wiadomo, że maile można dzisiaj... powiedzieć, ale nie o to chodzi. Prawda? Dzisiaj i trzeba się no nieco, to jeszcze podpowiedź wysilić. Poszła dla no, ale zawsze już patrzcie na naszych tutaj chłopaków z załogi. Pozdrawiam właśnie cały sektor. Pozdrawiam Young z Biega. Jest nowy akurat kot po polu, bo się pytaliście chłopaków. Mm-hmm. Cały czas pracują w studiu. To jest naprawdę mały, biały tupak. Daje czadu. Antysystemowe piosenki wali. Jest piękny, co nie? Kocham go. Pozdrawiam. Jo. To również pozdrawiamy. Tak, i wracamy do rozmowy, bo jeszcze 10 minut audycji jeszcze może powiedzmy, że pierwsza osoba, bo nie dokończyliśmy. Tak, pierwsza osoba, która poda prawidłową odpowiedź, zgarnia płytę okolicznego elementu Schody donikąd. A druga osoba płytę Fabuły, Made tak, in Two. Tak, Made in Two. Także dwie nagrody, dwie osoby, ta pierwsza dwójka dwie płyty. Ja. Zgarną reklamę nagrodę. Nagrywać chyba. Ja pomyślimy o tym. Jak będziemy nagrywać dżingle, to cię zaprosimy. Dokładnie. Tak, to na pewno. Nie ma problemu. Krata browarów i nagrywam. Czy nie wiem, czy możemy. My tu kratę wody mineralnej. No, to się wpisze na wodę. Wodę. Mam znajomych w sklepie tutaj. Pozdrawiamy sklep Promil osiedlowy. Zawsze nas tutaj pomagają. Tak, również pozdrawiamy. Wracając do rozmowy.
Powiedz mi, czy planujecie już jakąś trasę koncertową promującą Kosze Zerwane? Czy są już jakieś plany, jakieś miasta, którymi możecie rzucić, że... Wiesz co, czy na razie to, rozmowy? Co do takiej trasy ciężko powiedzieć, no bo to jak nie ma płyty, to ciężko trasę. Na razie... Wiesz, jak zaczynasz robić klipy i kończyć płytę i tam mastery dochodzą i czekasz na gości, sam coś jeszcze musisz dogrywać, to pochłania czas i wtedy też czasem trzeba zrobić nawet koncertową przerwę, bo po prostu nie jesteśmy maszynami, prawda? Też musimy czerpać skądś inspirację i znaleźć czas tam na jakiś odpoczynek, prawda? Bo to głowa może wybuchnąć kiedyś, prawda? A nikt tego by nie chciał. A ile? Jestem za młody jeszcze, żeby był ten, rest in peace. Więc po prostu jak będziemy... Na razie koncertujemy cały czas z materiałem, który mamy, prawda? Też wiele miast nie widziało w ogóle okolicznego. Trochę nawet w Polsce tam ludzi jest, więc jest gdzie cały czas jeździć. A nie jest powiedziane, że na przykład nawet pełno, jak singiel wyjdzie, to już zaczniemy na koncertach promować, bo to też jest, wiesz, to jest też coś ekskluzywnego, bo przed płytą możesz usłyszeć. To też pewnie ludzie będą chętnie chcieli przyjść na koncert i będą mogli... Ja sam nieraz byłem na koncertach artystów, gdzie grali numery na przykład z nadchodzącej płyty. A myślę, że po singlu byłoby mi dużo łatwiej odpowiedzieć na takie pytanie, prawda? A stajecie się coraz bardziej rozpoznawalni poza Opolem? To takie no, pytanie. Oczywiście. Niektórzy myśleli kiedyś, że jesteśmy z Pomorza w ogóle, przez Warsan, co nie? Mamy oddanych fanów na przykład w Elblągu, przyjeżdżają zawsze do Opola, szacunaczek dla nich. I nie no, okoliczny element to wiesz, coś więcej niż rap, co nie? To jest, ta nazwa mówi sama za siebie. Wiesz, w każdym mieście znajdziesz grupę ludzi, która jara się hip-hopem, nie wiem, graffiti, skatingiem, lubi też co czasem poimprezować i zrobić jakieś bzdury, coś dobrego i złego, prawda? Więc trafiamy, śpiewamy o lokalnych rzeczach, a jednak widzisz, w innych miastach się ludzie jarają, ale to ogólnie Opole zawsze miało to do siebie. Stwarzamy tu specyficzny klimat. Jest specyficzny język i w ogóle dowcip przede wszystkim, prawda? Bo nawet o poważnych rzeczach staram się czasem mówić gdzieś z przymrużeniem oka i żeby to też było zawsze choć trochę śmieszne, prawda? Taki komik z Wilku, pamiętam jak ileś tam lat temu pojechałem do Warszawy, szedłem do Empiku, ciekawe czy jest Wilku, a tam całe półki zasypane, prawda? Więc Monitor FM był już znany, wiesz, w latach 90. w całym kraju, prawda? Rozchodzi się, mamy dość pierwszy wiek, bo myśleli internet, amfetaminę i wiesz, wszystko które leci do przodu, co no. No właśnie, a propos waszej rozpoznawalności, to w głosowaniu na portalu machina.pl, tak, zostaliście uznani wasz album Schody, nie Schody donikąd, tylko Kosze zerwane i Zażygane najbardziej, najbardziej oczekiwanym albumem 2012 roku, dosyć znacznie tam. Myślę, że ktoś miał zmienne IP, wiesz, napierdala. A ja, no, myślę, że to jest też efekt dobrego marketingu, prawda? Znaczy, myśmy, wiesz, które... nie wstydzili się umieścić tego gdzieś i gdzieś tam w cudzysłowie zareklamować, bo dla mnie Machina zawsze było jednak dobrym czasopismem, tak? Jak na przykład kiedyś tam w Hero mieliśmy recenzję, takie rzeczy mnie cieszą, bo nie wiem, nie jestem zajrany, że tam Wyborczej napiszą, że jesteśmy, wiesz, połączeniem wiadra z rapem i tyle, i że Kanye Lingwist jest nieznaną gwiazdą. I taki na przykład taki dziennikarz muzyczny dla mnie to powinien, wiesz, puknąć się w łeb i pisać tam, nie wiem, o, nie wiem, kupach na drodze albo czymś takim. A jak się nie zna na muzyce, no wystarczy wpisać w internecie, prawda? A to jest branżowa marka muzyczna i wiesz, pismo, której sam miałem składanki z Machiny w 97 chyba i było naprawdę dobra rapowa składanka Volta, chyba remiksy, prawda? A mieliście wywiady z jakimiś mediami tutaj typu Opolskie Radio i tak dalej? Właśnie, wiesz co, ostatnio się odezwał właśnie z Radia Opole koleś, co nie? Tylko, że odezwał się przez tam jakieś w ogóle nie menadżera, ani nie Mayday, ani nie tam kogoś ze Stepu, czy tam tylko do po prostu mojego znajomego, prawda? Bo to tam jest ze szkoły. I właśnie a propos wywiadu. No teraz byliście szybciej, pierwsi, więc macie tutaj akurat gratis, ekskluzywnie, co nie? Wiesz, my też nie tutaj ubliżając, bo wiadomo, odgłos jest jaki jest. Dzisiaj Chelsea gra, tam widzę studenci robią grille, nie Chelsea, bo jest... Real Madrid. No właśnie, kurna Chelsea, zapomniałem sobie. Dobra, uspokój Chelsea się. Odkaźnik... W finale czeka. Właśnie, powiedziałem swoje o Chelsea. Nie, bardzo ładnie grali. 11 na tym, w polu karnym, super. Ale ten... Więc czasem na jakichś super newsach warto jednak poczekać do tego. Do takich jednak większych audycji, prawda? Albo gdzieś tam wywiadów, jakieś wideo, prawda? Ale blisko mam, na WSP-czko, więc zawsze nie przyjdę. A czy zdarzało się wam, że w ogóle ktoś zapraszał was na wywiad albo gdzieś tam z dyktafonem? Tak, tak, są ludzie. Ale nie, chodzi mi o to, że przeprowadzał wywiad i nie był przygotowany ktoś z jakichś mediów takich większych, że po prostu chciał zrobić materiał szybko i... Powiem ci, kiedyś mieliśmy taką sytuację, zgłosił się jakiś człowiek,
gdzieś tam przez maile w miarę wiarygodnie brzmiał i niby z czasopisma, prawda, jakiegoś, które nowe powstanie hip-hopowe, bo wiemy, teraz jest zastój w tym temacie, już magazynów żadnych nie ma i się tam do nas, wiesz, odezwał koleś, to miało wyjść chyba w styczniu, że chce z nami wywiad, tam przedstawił to, no i się okazało, że był mega nieobeznany w niczym, co nie, tak praktycznie nic nie czaił. Obgryzał w ogóle przy nas paznokcie, to nas mega irytowało i strasznie nam się ciężko z nim rozmawiało w ogóle, prawda? Jeszcze tam nie miał dyktafona, na komórkę to nagrywał. Aha. I taki, kurczę, jak wyszliśmy strasznie zniesmaczeni stamtąd, gdzieś tam się chciał w Drake'u stawić, gdzie my do takich miejsc nie chodzimy w ogóle, prawda? No i to był na przykład jakiś wystrzał i zmarnował mi 40 minut życia, nagadałem mu tam, a naprawdę koleś był trochę jakiś taki tępy, sobie. No i zdarzyłam się takie rzeczy, więc teraz no, ale to nie z jakichś mediów oficjalnych. No nie, ale tylko podał się za gazetę, która ma tam być w Empikach i bla bla bla, mhm. I sponsoring tego i tamtego, no i tutaj niepotrzebnie się na to naoraliśmy, prawda? No bo ja nie mam nic, ja lubię rozmawiać z ludźmi i też mogą słyszeć Se Ninja gdzieś tam w całej Polsce i świecie. Wiadomo, że pewnie wyjdzie nagranie, to też zawsze udostępniamy i jak Real przegra, no i... to se później ktoś odsłucha. No. Że niezależnie od Realu i ktoś no, sobie odsłucha. W Realu odsłucha, to odsłucha na ławce. A my również udostępnimy, mamy trochę tych odpowiedzi, no nie, właśnie, Piotrku? To bardzo różnych odpowiedzi. Mm, to może przeczytajmy. Ninja miał zęba. No dobra, a jak mnie ktoś disuje, to mów kto. Po IP dojedziemy. No pierwsza odpowiedź tak jest, nie, tu ja widzę, że za produkcję obu tracków odpowiedzialny jest Mayday. Czy to jest poprawna nie, odpowiedź? To jest za proste. Ja... Osiedle, tu ktoś napisał o osiedle, że chodzi. Nie, nie. Miasto Opole, że to samo. Ktoś też napisał tak. Bardzo ładnie. Jesteście widoka spostrzegawczym. No nic, to wybierzemy na jakąś najbardziej trafną, ale no, to... No, najciekawszą. To myślę, że a już nie ma, to są jedyne? Tak. Jeszcze masz pozdrowienia od Moniki, którą pozdrowiłeś. Napisała, że nie zna odpowiedzi wprawdzie, ale cię pozdrawia. Dobrze, Monika, wygrałaś. Nie no, spoko, wybierzemy coś trafnego. To jeszcze są inne, no jest parę odpowiedzi, ale to bo myślę, bo to jest że... taki szczegół, ale to mogłem, źle może sformułowałem pytanie, zawsze mnie biorą pod włos, nie pomyślałem. Więc spoko, kto pierwszy, ten lepszy. Opole. Nie no, żartuję. Jeszcze zerknę na spokojnie, jak już ściągnę słuchawki i wam tu to powiem. To piszcie jeszcze odpowiedzi, no bo jakby najciekawsze co, w takim jakby razie. Jakby co, to zapytajcie Maja, pewnie jest na Facebooku, nie? Albo coś, wam powie. Ale my myślimy, że no skoro jeśli nie będzie poprawnych odpowiedzi, to wybierzemy dwie najciekawsze, tak, prawda? Tak, tak. W takim razie piszcie odpowiedzi, no. No odezwiemy się do was mailowo już po audycji. No. Tak. I wtedy... Jeżeli takiego maila dostaniecie, no to znaczy, że wygraliście płytę. Okej, okay. Jest 21, no już prawie 21:29, więc musimy kończyć. Dzień tak. Zleciał jak jeleń. Yeah. Był rym na końcu. Pozdrawiamy jeszcze raz Radio Sygnały, wszystkich słuchaczy, żadnych krętaczy. Słuchajcie, kurczę, chłopaków, puszczałem tutaj rap. Bardzo ładne studio, trzeba akurat działać. Yo. Dzięki wielkie. Naszym gościem był Ninja z okolicznego Elementu, a audycję prowadzili dla was po mojej prawicy Piotr Stokłosa, a po mojej lewicy Konrad Wiaderek. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień.